Dobra, czekaj, machnę teraz. O, ale poszło! Ale ścięty! Siemanko. Z tej strony Ander. Będziemy grali w Gothica. To pierwszy raz oczywiście mój w Gothica 3. Kiedyś miałem podejście tej do Gothica 3, ale no tak mizernie troszkę wyszło poprzez komputer. Także chętnie sobie zagram. Przy okazji będę mógł też pokazać wam moją taką pierwszą grę w tą grę. Także myślę, że coś bardzo ciekawego z mojej strony. Ja akurat jestem fanem Gothica, ale niestety tak wyszło, że nie miałem jakby tutaj takich możliwości zagrać za młodszego. Także myślę, że teraz jest akurat taka dobra okazja. Już czuję ten epicki soundtrack, także wchodzimy w to i czujemy tą grę. Wiem, że to się jakoś zakończyła dwójka konkretnie. Podług tego, że pokonaliśmy oczywiście na dworze Irdorath tego smoka, no i wypłynęliśmy tym statkiem. Tak to mniej więcej wyglądało, więc czy na pewno chcesz rozpocząć grę z wykorzystaniem alternatywnego balansu? Tak. Jeśli macie też jakieś do mnie porady co do gry, chętnie poczytam komentarze, także śmiało można pisać. Chętnie się poradzę, wiem, że są różne takie smaczki albo jakieś sugestie, gdzie można coś nabyć, znaleźć, także mi to się chętnie przyda. Chętnie, bardzo mi się to przyda. Także chętnie z tego skorzystam. Więc liczę na jakieś tam komentarze. Dobra. No to zaczynamy w takim razie. Kiedyś miałem podejście, wiem, że to się gdzieś skończyło przy obozie buntowników, także myślę, że ta będzie takie moje wspomnienie, gdzie coś będę jeszcze pamiętał częściowo, ale to chyba tylko na tyle. Dobra. No pamiętam, że się zaczynało gdzieś od statku, chyba od jakiegoś tam widoczku. Także zobaczymy, jak to dalej będzie tutaj wyglądać. Chętnie sobie też posłucham, jeśli będą jakieś ciekawe historyjki. Wiem, że tutaj z orkami chyba będzie można jakoś działać. To nie wiem dokładnie, jak to tutaj wygląda. System walki z Gothica też tak częściowo nie pamiętam, bo bardziej jestem przyzwyczajony już do jakichś asasynów albo wiedźminów, gdzie po prostu się klika na myszkę i broń jest wyciągana automatycznie. Więc zaraz zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Okej. Grafika, jak na tamte czasy, bardzo piękna była z tego, co pamiętam, więc... No tutaj gdzieś zapewne tego wypłynięcia, nie wiadomo, czy to minęło kilkanaście dni. Ciekawa sprawa w sumie. Czy tutaj dopłynęliśmy, okej, i do orkowie. To jeszcze tutaj mniej więcej pamiętam. To mnie też tutaj przerażało, że już orkowie się tutaj pojawiali. Tutaj tak typowo chyba bardziej zieloni, prawda, byli. Albo i nie. Okrzyki już zupełnie chyba inne niż z dwójki. No tutaj walczą? Nie, tutaj mają jakieś zbiorowisko, napad. A ciekawe, od czego to jest. Nie kojarzy mi się, żeby to było z poprzednich części, aczkolwiek możliwe. Okej, postacie mniej więcej tam pamiętam. Lester, Gorm, Milton. I chyba jeszcze ktoś był, Diego. Tak, tak, to były takie postacie. Wiadomo, że tam mieliśmy większy zespół płynąc z tego statku. Tym statkiem z dworu Irdorath. Potem wybieraliśmy sobie ekipę. Ale no tutaj się troszeczkę jakby skurczyła. Nie wiadomo, czy te postacie się tutaj porozchodziły. No nie wiem, ja gram w sumie jakby tutaj można powiedzieć pierwszy raz. Podejście kiedyś miałem, ale... Okej, tu jakiś atak jest. Tak troszeczkę ciężko stwierdzić. Okej, magowie ognia chyba? Tak, magowie ognia. Fajnie wygląda ten krąg w ogóle. No, tylko im współczuć, że tak byli oblegani przez orków. To aż ciekawa sprawa. Ciekawe, co na żywo mieli wtedy w majtkach. Okej, to jakiś granat chyba poszedł. Nie wiem, czy coś rozwalają. Okej, ale to wygląda na barierę jakby z pierwszej części. Tak mi się wydaje. Tak troszeczkę... Nie rozumiem wstępu, ale spoko, połapiemy się gdzieś tam częściowo. Dobra. Ale brygada, co? Konkret. Okej. No wygląda to dramatycznie.
nie o to, o co walczyliśmy bynajmniej w poprzednich częściach. O, zacięte oko chyba? Będzie bitka? Tak, będzie bitka. Okej. Okay. Czy tutaj muszę kliknąć jeden? Dobra, bo to aby za... Zmienia? Prawy przycisk myszy, aby parować wroga. Okej. Okay. Ojej, ale dziwnie. O, ale go jadę! Pokazałeś mu. Dobra, okej. Okay. Dobra, myślałem, że będzie ciężej. Można oddalić troszkę kamerę? Okej, okay, teraz troszeczkę lepiej. O, wow, 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 boli. O, szybko! Pierdolę go. Dobra, mamy go. Dobra, uuu, biegnie. Biegnie do mnie. Dobra. A mogę mu jakoś machnąć z mocnego? O kurwa, się zamachnął. Ja już prawie HP nie mam. Już połowa mi zeszła. Dobra, no to lecimy! Nie, aha, już mam, okej, okay, mam już to HP. Daj szybko go, póki się ten... O kurde. Tutaj może nie być za wesoło. O! Dobra. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Dobra. Nie, chyba będzie trzeba się wycofać stąd. Troszkę trudna walka. Ja mnie tak nie ogarnię za bardzo, jak walczyć w gotiku. Gdzie się zatrzymaj? Hejtuję go. Ole, dobrze mi z tego nie machnął. Ty, ale ja nie wiem, jak z nimi dwoma mam walczyć. O, dobra, jeden poszedł. Tam chyba Diego z nim walczy. Dobra, mam cię, gościu. Jak uciekłeś, to już po tobie. Dobra, mam zwiadowca. Okej. Okay. No, jakieś tu wymaganie jest podług walki. Czekaj, mu machnę teraz. O, ale poszło! Ale ścięty! Dobra. A tu są łuki, właśnie. Też ciekawa sprawa, ale jeszcze nie sprawdzałem. Mogę mu machnąć? Kurwa, chyba komuś prawie machnąłem. Ole, dobra, mamy go, chłopaki! Jedziemy go! Dawać go! Ja go obtaczam! Dobra. Mamy to. Czy ja mogę tu coś pozbierać? Czy to już wszystko? Krusz Warok. W ogóle... Jak to wygląda z ekwipunkiem? Wszystkie podnoszone przez ciebie przedmioty trafiają do twojego ekwipunku. W górnym prawym rogu ujrzysz tu różne kategorie przenoszonych przedmiotów. No, spoko. A jest tu jakiś udźwig czy coś? Nie mam pojęcia. Energia życiowa, wytrzymałość. Nie wiem, chyba nie ma, to będziemy ładować jak się da. A można coś z niego zebrać? Można zbierać z nich, okej. Okay. Zbieramy wszystko w sumie. Ej, orkowiec są! Ty, ja mam nawet lepszy pomysł. Bawimy włócznika. Czekaj. To bym musiał przybliżyć sobie. Chyba musiał sobie przybliżyć, ha. Teraz. Ale ładuje fajnie z łuku, co? Nieźle. Mhm, dobra. Ale nie, chyba słabo z tego łuku. O ku... biegnie do mnie, dobra. Czas wziąć miecz. Dawaj, solubę. A mogę tu jakoś go tak sparować? O nie. Nie! Panie, zostaw mnie. Nie! Zostaw mnie, proszę! Dawaj jeszcze jedną podkę, bo tu nie ma co ryzykować. Nie chcę paść już w pierwszym odcinku. Boli. Dobra. O, ale ładnie. Dobra, super wyszło. Można to jakoś... Nie, nie wiem jak go... Dobra. Orkowie stali się pokonani. Możesz teraz odłożyć broń, wciskając spację. Okej. Okay. Podejdź teraz do swoich przyjaciół i z każdym z nich porozmawiaj. Zbliżaj się do każdego. I... Okej, okay, no dobra. Czyli na spację można wyciągać broń, tak? Orkowie pozwoliliby nam żyć. Teraz Xardas przyśle ich tu więcej, żeby zrobili z nami porządek. Xardas? Musisz się udać do Redok. Przecież my z Xardasem chyba płynęliśmy. Albo nie, bo on coś tam wchłonął, prawda? On coś tam wchłonął, z tego co pamiętam. No dobra. Wspólnego Xardas z orkami. Co z tobą nie tak?
gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni. O, parę lat nawet. Przywódcą orków. Zdradził nas. Zdradził nas? Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia. Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. Okej, zniszczył magię runiczną. No i dodatkowo jest po stronie orków. Co jest Bredok? Ciekawa sprawa. To w samym środku lasu. Pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale... No tak bym nie był pewien na tą chwilę. Agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. Twój kumpel Gorn chyba wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Zaraz, spokojna głowa. Pierw trzeba zebrać to, co trzeba. Więc tutaj mamy pełno lotu. Jeśli nie jest ograniczony, nie wiem, udźwig, jakby to nazwać udźwig, to zbieramy wszystko. Co mam powiedzieć buntownikom? Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz i my siedzimy w tym po same uszy. No, nie ma co się dziwić, troszeczkę mocni ci orkowie. Także rozumiem. Nie wiem, czy ja tu wszystko po prostu mogę sobie zbierać, czy... Jak gra pozwala? No nie wiem. Sprawdźmy jeszcze. Energia życiowa. Nie, no mi się wydaje, że chyba wszystko mogę. No. No to... No cóż. O, tu jakaś kusza nawet. O kurde. Dobra, to później będziemy to przeglądać. Herszt. Mapa. Świata. No to jeszcze lepiej. Bo to był jakiś herszt. To pewnie on mnie tak gonił. Dlatego trzeba było uciekać. To jest jakaś strzała. No chyba moja, to ja tak pewnie strzelałem. Dobra, to jest... Jak? Piła. Okej. To sobie zbierzemy. To w ogóle dużo golda leci. Bierz, będzie sprzedaż. W ogóle, czy to będzie można normalnie jakoś? Warto jest złocie, 220, no dużo dosyć. Ciekawe, na ile jest to złoto tutaj warte generalnie. To jest też bardzo ciekawe. Sobie zbierzemy. Może nie tam tak koniecznie wszystko, ale tylko takie tutaj chociaż z wierzchu co leżą. Bo tutaj tak jak widocznie była ta mapa, no i była ta kusza, no wydaje mi się, niewolnik. Okej. Okay. Podniosłem czy nie podniosłem? A ja mogę tu zabrać? To? Mogę. No to spoko. Tylko pytanie, czy on nie widział po prostu i... Niewolnik, okej, okay, chlebek, weźmiemy. Nie wiem, czy ja do tych chat mogę wchodzić, szukać tu coś sobie. Nie wiem, czy coś można znaleźć ciekawego? W sumie wyglądają na warte przedmioty, żeby zebrać. Stolik, stołek, nie wiem. Coś gotować można? Okej. Okay. Dobra. Tutaj jeszcze widzę, że jeden leży. Sobie zbierzemy. Można sobie... Nie, no czy tą kamerę? Nie, w sumie ja tak chyba wolę jednak. Tak mi wygodniej. Może taka lepsza perspektywa w sumie, nawet jak się by tak biegało. No fajnie, coś tak Skyrimowo nawet może by było się troszeczkę poczuć. Nie wiem, ale ładnie nawet, jak na tamte czasy, to gierka dobra. O, kufer. To jeszcze sobie to weźmiemy i zaraz idziemy do naszych przyjaciół pogadać. A tu są takie... Chyba nie jakoś super wartościowe przedmioty. Ale na sam początek wiadomo, że to się przyda. Szczotka. Młot. Nie wiem, do czego taki młot będzie potrzebny. Pewnie coś rzemieślniczego, albo... Prędzej gdzieś wykuwanie czegoś. Tu ktoś jeszcze leży. Topór Drwala. A można sobie topór założyć? To jest ciekawe, sprawdźmy. Topór Drwala. Możemy założyć, jaką ja mam broń w tej chwili? O kurde. Nawet nie wiem. Jak to tu sprawdzić? Aha, tu mam tą broń, nie? Gdzie jest? Aha, tu jest ona, okej. Okay. 100. Obrażenia od ostrza 50, zasięg 84. No to nie, no to słabe. Walka mieczem. Zużyte 50%. Mamy tu jakiś lepszy oręż? Nie. Dobra, no to nie. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze będzie. Znaczy, skrzynia? Kufer. Tylko, że... Czy ja takie coś w ogóle... Ja nawet wytrycha nie mam przecież. Taka bieda jest. Tutaj jeszcze ktoś leży. Nie wiem, czy on stracił gdzieś broń, czy coś? Chyba nie. No dobra.
lećmy sobie do naszych przyjaciół porozmawiać. Nie wiem, czy ja tutaj mogę jeszcze zabrać sobie tutaj ten srebrny kielich czy coś. On się odwrócił akurat to. Hej, co do Ardy trzymam. To ta sama historia. A to spoko, chyba mogłem jednak zabrać bez problemu. Jeszcze tutaj taki fajny, dość duży domek. Może coś tutaj znajdziemy. Pulpit? Komputery wtedy mieli? Nie no, to się tak nazywały te pulpity, prawda? Okej. Dobra. No nic. Ja bym tu już nic dalej nie węszył, nie szukał. Aha, tu jeszcze coś leży. Tamten trochę tak siedzi, nie wiem. Czy ten rok żyje, czy nie? Nie no, nie żyje. Dobra. Z Gornem, tak? Miałem porozmawiać, dobra. Tu jeszcze coś leży. Ciągle byśmy coś zbierali. Jak za starych czasów, co? Tak. Szorkowie nie byli tacy twardzi. Nie? Nie zdarzają się. Ja musiałem uciekać. Co z Lesterem? Chyba miał sprowadzić posiłki. No to sobie pogadaliśmy. Lester? No nie wiem, gdzie ten Lester może być. Diego, hej. Znów spakowaliśmy się w kłopoty. No wesoło w sumie. Co tu się stało? Że najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez te ziemię, zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co się stało z Lesterem. Okej, no zaraz poszukamy Lestera, bo już widzę, że tutaj... A mam coś do zebrania w tym wojowniku? Bo tak się dziwnie pod... Wiatla. Zostanę jeszcze Milton. Nie lubię orków. A kto lubi? Nie poradzę. Co się dzieje z Lesterem? Miał sprowadzić posiłki. Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyruszę w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie okej. Nam się na pewno przyda, także leć mi ten przed siebie. Pójdę z tobą. Lepiej się rozdzielmy. Ty poszukaj Xardasa. Jeśli ktokolwiek wie coś na temat magii, to właśnie on. W sumie? Jeszcze się spotkamy. Też nie wiem, jestem w jakim kierunku pewny. Pójdziemy. Czy prędzej magii, albo jakieś łucznictwa? Dobrze. Teraz pomów ze swym starym kumplem Lesterem. Opuść wioskę i idź ścieżką prowadzącą na lewo. Na brzeg, tam znajdziesz Lestera, który udzieli ci dalszych informacji. Pomów z Lesterem na plaży. Okej. Dobra, no to już wszystko wiem. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze mam? Nie, chyba. Nie, no raczej nie. Bo nic mi tutaj nie powiedzie ciekawego, także lecimy od razu. Zobaczyć. Dość ładnie to wygląda, także w porządku. Nieźle, a tu można coś zbierać, prawda? A nie, chyba nie. A to? Też nie, to chyba takie kolorowe kwiatki. Dobra, oddalmy sobie tak ładnie. O kur, już pier... Ojej, ja tu w ogóle jakieś... Ktoś coś pogubił. Nie! Nas zobaczy. Ty, on bieg... Już myślałem, że biegnie do nas. Ole, dostał lacza! Nie! Matko. Chodź, chodź! Okej, okay, nie było źle. Można coś? Co to jest? Zdrowe mięso. O, energia życiowa plus 10, spoko. Dobra, nie będziemy chodzić teraz polować, bo my mamy szukać Lestera. Więc zobaczymy, gdzie on tutaj jest. A, ale tutaj można zebrać. O, to bym musiał patrzeć dokładnie, co tu można zbierać, a co nie. Na razie sobie darujemy, bo... Widać, tam jest jeszcze jakiś kwiatek. Tak bardziej wygląda w celu zebrania. Tak. Żelozo dyga? Żelozna dyga? Co to jest? Żelozna dyga? To chyba jakiś ten... Dzika jagoda, tak. Dobra, jest Lester. No. O kurde. Co się stało? Idź szukać statku. Wątpię, czy go znajdziesz. Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim. Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. Czyli kurde mać zajumali nam piraci ekwipunek cały. Spróbuję się jakoś dostać na południe. Ale chyba się jeszcze spotkamy. Tak sądzę. Świetnie, teraz wróć do Diego i przekaż mu wiadomość od Lestera, aby rozpocząć swoje przygody. Okej. Okay. Ława. Spoko. To jest jakiś rybak. O, zostaw mnie w spokoju, czyli standardowy tekst.
A panie rybaku, czy ja mogę tutaj sobie coś pożyczyć, a później oddam? Tak za dużo to tu nie ma, ale zawsze... Wódka! Albo woda to była. Głodnemu chleb na myśli, jak to się mówi. Dobra, jeszcze tu sobie zobaczymy. Czy tutaj coś będzie w ogóle? Okej. Złamany. A, tu już bytrych. Dobra, no to nie. No to nic, by trzeba było dotrzeć tam z powrotem. Dobra, to lecimy. Okej. Coś tutaj pieje, ale nie wiadomo co nawet. Także kit wie, co to tam pieje nawet. A ja idę w ogóle. Bo to pod górkę jest, tak? O kurde. Tu już taka mechanika była? W grze? Ciekawe. Dobra, już jesteśmy. Całe szczęście to nie jest jakoś super daleko. Nie wiem, czy tam później można biegać jakoś szybciej. Są jakieś bufery, tak jak tam było w dwójce. Że się brało jakiś tam smoczy coś tam, czy coś podobnego i się leciało przed siebie. Okej. Okay. Idziemy do tego Diego. Co tam? Piraci. A. Te dranie zjały nawet z naszym skarbem. Na to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Znowu następny. Ze starszym wioski. Rozmawiałem. Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden. A co, mamy posprzątać? Musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Xardas. Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. Chyba powinieneś się zająć Xardasem. No to akurat jest ciekawe, że z tym Xardasem tak się tutaj to stało. Także bardzo chętnie poznam tą całą historię. No to bardzo mnie ciekawi. Skąd weźmiemy nowy ekwipunek? Lepszy. Wiesz, jak to działa? Bierz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci... O to chodzi. A ponieważ orkowie są teraz władcami Myrtany, na pewno zdobędziemy od nich dobry ekwipunek. Co planujesz? Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Myrtana to terytorium orków. To nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Na pustyni na pewno czeka jeszcze nie jedna okazja. Możesz wyruszyć z Gornem. Z Gornem? Okej, zaraz zapytam Gorna, gdzie lecimy. Nie wiem, czy z Miltanem. A nie, bo z Miltanem w sumie mam już zakończony jakby schemat. A z ogniska mogę skorzystać? HP się regeneruje przy ognisku. Oja. Tu jeszcze można coś sobie zjeść. Dodatkowo. To znaczy pieczeń, ale to... Aha, że piecze. Okej. Nie przykładałbym do tego żadnej uwagi. No to ciekawe. To się zregeneruje, żeby tych potek tak nie tracić w sumie. Dobra, chyba starczy. Nie mam z tym problemu. Dobra, wstawaj, chłopie. Idziemy do Gorna. Co teraz zamierzasz? Co teraz zamierzasz? W końcu... Pójdę poszukać buntowników. I tak cię do tego zmuszę. Założę się, że część nadal żyje. Pokaż mi, gdzie się ukrywają buntownicy. To niedaleko stąd. Chodź za mną. Poczekam i popatrzę. Właśnie tutaj jeszcze ten temat pamiętam, że właśnie na tych buntowników musieliśmy się tutaj udać. Gdzieś to było chyba tak bardzo w lesie. W głębi lasu. A wydaje mi się, że ten Gorn biegnie ode mnie szybciej. Nie wiem, czy to zależne jest od tego, że jestem tak obładowany? A tu coś jest chyba do zebrania. Ziel lecznicze. No, alchemikiem nie będę, ale zawsze się przydadzą te produkty. Produkty. Przedmioty. Dawaj go. Dawaj, solo go. Tutaj coś jest... Ogrzyliść? Kurde, jakie nazwy dzikie. Goblińska jagoda, I tutaj mamy jeszcze to mięso. Zbierzemy sobie ze ścierwojada. Tu jakieś grzyby? A tu? Co to jest? Kurwa, zaraz zboczę ze ścieżki zadania w ogóle. Będę tak chodził i zbierał. Gornie, gdzie jesteś? Tu. Dość sympatycznie wygląda ta grafika. Także w porządku. Okej. Okay. No tak dość... Tu są. Wiedziałem.
Mam nadzieję, że a, są faktycznie, po prawej stronie wrogu. Zostanę tu jakiś czas, a później ruszam w dalszą drogę. Trzymaj się, do zobaczenia. No siemanko, zaraz się zapewne i tak spotkamy. Ja tutaj widziałem jeszcze pewne rośliny. Chyba się przewidziałem trochę. Tu jest jedna. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze widziałem? Raczej nie. Nie, tutaj widziałem, dobrze. Dobre oko, nie zawodzi. Okej. Okay. Tu jest jedna, druga. Jeszcze tu chyba trzecia. Zbierzemy od razu to wszystko, bo to się przyda. Tu jest chyba czwarta. Nie, no to chyba jednak tym alchemikiem zostaniemy w tej grze. Tyle tych, kurczę, roślin tu jest nawalone. Tu jest następna chyba. Ja już powoli odróżniam te rośliny. Więc w porządku. Dobra, schodzimy sobie. Ale fajnie tak to dość leśnie wygląda. No, wydaje mi się, że taki... Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Dawno nie grałem też w dwójkę, ale klimat dość fajny. Ej, tam chyba jakieś zwierzę było. Tylko, że my tego nie zabijemy raczej. Jeleń. Nie wiem, czy z łuku mi to dorwał? Tak na strzała. A. Dość jasno tutaj. Co to jest? Kryształy, okej. Okay. Dobra, gdzie ja tutaj, nie wiem, czy jakaś mapa, zadania? Są to przechowywane wszystkie projekty kowalskie. Mhm. Mapa świata. No dobra, a... Nie wiem w sumie, czy jakieś zadania, czy coś? Jak to wygląda? L, wskazówka. To menu ukazuje misję bohatera oraz reputację, jaką cieszy się wśród różnych ugrupowań świata gry i poszczególnych miastach. Znajdź Xardasa, porozmawiaj z przywódcą Ridok. Dobra. To tutaj po prostu muszę sobie zejść? Nie wiem. Nie wyglądasz na drwala. No. Wydaje mi się, że twoje miejsce jest w jaskini wśród wojowników. Jak leci? Niezbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez agresywne dziki. O kurde! Wspominałem o tym wojownikom, ale myślą tylko o walce z orkami. Jeśli te bestie wkrótce nie znikną, nie będziemy mogli kontynuować pracy. No to dziki ogarniemy. Co dostanę, jeśli zabiję dziki w waszym obozie? Zabiję dziki w waszym obozie. Jestem prostym robotnikiem. Nie mam zbyt wiele. Ale jeśli nam pomożesz, dam ci 30 złotych monet. Troszkę chyba mało. Jak za orka mieliśmy chyba po 40. Wejdź po tych schodach i skręć na wschód do lasu. Rozumiem. No ale w porządku. Zawsze warto. A może można wejść do mieszkania? Będą się ten? A tu i tak nic nie ma. A nie, coś się tam patrzeli. Gelford? Musisz bardzo uważać w tutejszych lasach. Wszędzie są orkowi zwiadowcy. Okej, okay, uważał. Więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redok. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków. Albo spotka cię marny los. Rozumiem. Orkowie nie wiedzą o tym obozie? W sumie nie. Orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy. Już by nas dawno zabili. Ciekawe, czy by się nie obronili, nie? Sami z siebie. Bo to też bardzo ciekawy temat. Powiedz mi więcej o buntownikach. Jako tacy buntownicy, no to... ludźmi w Myrtanie, którzy nadal występują przeciw orkom. Orkowe patrole są naszym największym problemem tu na wybrzeżu. Ostatniej nocy jeden z nich podszedł niepokojąco blisko. Gdzie są teraz orkowe patrole? Okej. Okay. Gdzie są teraz orkowe patrole? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. W tej chwili znajduje się w połowie drogi stąd do Ardei. Drugi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie, między tym miejscem a Cape Dan. Jeśli nie zajmiemy się nimi teraz, to w końcu trafią do Redok. Tylko, że nie zapamiętam tych miejscówek. A co z ludźmi, którzy pracują dla orków? O właśnie, też ciekawy temat. Większość z nich to niewolnicy. Aha. Ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Okej. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Zobaczymy, jakie będą dawali... benefity za to, jeśli byśmy się z nimi bratali. Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków?
Ci, którzy pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga, pozbawiona wolności, wymierzona przeciw Inosowi, naszemu Bogu. Aż tak? Odwiedzę orkowy patrol na farmie, tylko że nie pamiętam miejscówki. Orkowy patrol na farmie. Uważaj, jeśli wezmą cię za buntownika, rozerwą na strzępy. No zobaczymy. Nowe zadanie, pozbądź się patrolu orków stacjonującego na farmie. Okej. Okay. Zajmę się tym wędrującym orkowym patrolem. Super. Orkowym patrolem. Bardzo proszę, ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. Dobra, postaram się. Przybywam z Ardei. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary, panie. Od razu sobie sprzedamy. O, ma. Oni tu już mają ten. Oni tu już mają ekwipunek. Dobra, co można tu sprzedać w sumie? No na pewno to. Kuszę tu zostawimy. Chyba. Nie no, kuszę zostawimy. Pewno to, to. Okej. Okay. No to są za ciężkie. Bo dla nas, bo to siła duża. Mamy chyba setkę siły, coś takiego. To się na razie nie przyda. Coś tu można jeszcze sprzedać? Mam dużo roślin. Nie, chyba nic więcej nie sprzedam. Dobra. Złoto? Ejejej, ale to jak tu dołożyć? Aha, dołóż złoto po prostu. A mogę dać więcej na przykład? Nie, nie pójdzie. Dobra, no czaję. Aha, dołóż złoto za dołóż złoto. Dobra, już rozumiem. Dobra, czyli dołóż złoto i handluj. Okej, okay. Mam tą kuszę? Mam. Dobra. A mogę właśnie. Czy od niego mogę coś sobie kupić jeszcze? Mam 3000. Skórzany strój. No to tak na biedaka może by uszło, ale nie ujdzie niestety. Tutaj mamy jakieś miecze, ale to są takie przedmioty, które i tak są dla nas tutaj chyba za ciężkie. Jest ciężka kusza, ale to i tak muszę się nauczyć ciężkiej kuszy. A, to panie. Dobra, to dzięki. Idziemy dalej. To jest buntownik, Gorn. Buntownik. Okej. Okay. Dobra. Kurde, ile tu tego jest, tych przed... grzybów, roślin, czegokolwiek. Dobra. Wydaje mi się... O, ciekawe, czy to jest warte do zbierania w ogóle. Czy warto to w ogóle tutaj zbierać, czy do czegoś się tak przyda, czy po prostu... raczej gdzieś tam obrzucać do czegoś buntownik. Widzę, że jeszcze jakieś grzyby są. Zabrać możemy, zawsze to... może do czegoś tam przydać w alchemii. Ta pieczara niżej, ale fajne w ogóle. Tutaj się chowają, to spoko, ale faktycznie, gdyby tutaj orkowie się dowiedzieli, że jest taka miejscówka, no to... no, by za ciekawie nie mieli chłopaki. Nie wiem, czy na sam dół mam zejść, czy tutaj go gdzieś znajdę? A tu mogę wejść? Sebastian. Stara skrzynia. Łapy precz! Nie, nie, dobra. O nie! To trzeba uważać jednak. Tutaj, moi drodzy, ten krótki fragment będzie przewinięty z tego powodu, że się połasiłem na pierwsze skrzynki w Gothic 3, czyli był sromotny wpierdol od buntowników. W sumie w tej pierwszej pieczarze z Sebastianem. No i na dole tutaj, gdzie była ta grupa buntowników przy ognisku. No i dostałem od grupy buntowników. No i plus jeszcze Norris przyszedł i też mnie zaatakował, że niby coś ukradłem. No i zgadza się, ukradłem. Tak, połasiłem się na pierwsze przedmioty. Wcześniej jeszcze porozmawiałem oczywiście z Marlo i już przeszliśmy w sumie dalej do wątku głównego. Poniekąd ukradli mi troszkę złota i bronię, więc zostałem łysy, ale odkuliśmy się, zobaczcie jak. Początek idealny. No już prawie złota nie mam, także... A, nowy! Super, no, nowy. Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły w Redok.
Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. Aha. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. Ciekawe. Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. Nie no, zabijać nie ma co. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra. Pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta, a walczyć z orkami trzeba tak samo często, jak kiedyś. Mhm. Jeśli przyniesiesz nam 5 paczek broni, bardzo się przysłużysz naszej sprawie. Kurde, wzięli mi i jeszcze chcą paczki z bronią. Skąd wezmę 5 paczek broni? Tam nie ma co kraść, pamiętajcie. Jest też i broń. Najczęściej nie potrafią się posługiwać orężem ludzi. Pakują go więc i magazynują. Rozumiem. Nauczysz mnie walki? No, fajnie, tylko że... no, super, super. Tylko szkoda, że się wypykałem ze z całej kasy, bo mi zabrali praktycznie za głupotę. No, ale dobra, niech tak będzie. W porządku. Nawet broni nie mam, także też ciekawy punkt. Jabier. Jesteś tu nowy, prawda? W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. Jesteś tu dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. No to chyba ciebie szukaliśmy, panie. Nosisz zbroję paladyna. Byłem paladynem, zanim orkowie wygrali wojnę. Walczyłem za króla w ostatniej bitwie pod Vengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. Okej, okay, powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać, przyjacielu. Kiedy my, Palladini, straciliśmy magiczną moc i wyczerpaliśmy zapasy magicznej rudy, nie mieliśmy szans. Staliśmy się łatwą ofiarą dla orków. Mhm. Jak mogę wam pomóc? Potrzebuję broni. O, to jest dobry punkt. Tak jak my. Niestety jest pewien mały problem. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Od tamtego czasu nasza kuźnia jest opuszczona. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać naszym kowalem, przyślij go do nas. Okej. Okay. Pędziliśmy orków z Ardei? Okej, okay. Powiemy. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Ja mogę wam jeszcze wstępnie pomóc z czymś tutaj. Doświadczenia, awans, następny poziom. Szkoda, że kasy teraz nie mamy. Nie więcej niż inni. Podobno zbratał się z orkami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, spróbuj u ich szamanów. Jedyny problem polega na tym, że nie chcą gadać z ludźmi. Jak mogę wam pomóc? Jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Dan. Opowiedz mi o tej rewolucji. W miastach Myrtany rządzą orkowie, ale ukrywają się tam również buntownicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezwą wolnych ludzi i niewolników do walki. Jeśli chcesz nam pomóc, musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Okej, okay, poszukamy. Jeśli będziemy mogli tutaj coś znaleźć z tych buntowników, no to ukrywający się w Cape jakoś pomożemy. Działa wśród niewolników z Cape Dan, aby zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Mam nadzieję,
że jeszcze go nie znaleźli. Nie powiem ci, kto to jest. Nie znam cię wystarczająco dobrze. Nie ma zaufania. Ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. Okej, w porządku. No to wszystko tutaj wiem. Tylko jest teraz dupa wielka, bo nie mamy broni. Wygląda to dość słabo. Że nie wiem, co tutaj mogę zrobić. Mamy jeszcze tutaj taki punkt, że to jest duży oręż. No ale to i tak bez różnicy. W sumie tamte punkty sprzedaliśmy. Nie mamy nawet czym walczyć na tą chwilę. Także w ogóle śmiesznie. Tu coś leży. Miecz jakiś. Nie wiem, czy to można wziąć tu. Już chyba na zero w ogóle zostanę. Nie, można wziąć całe szczęście. Jak jest jasno podświetlone, to można brać. No to dobra. To troszeczkę nas tu ratuje. Tego? Ten kuferek? Nie, chyba nie można. To ja tu się nie będę wychylał. Dobra. Okej. To jeszcze jeden grzybek był. Nie wiem, czy tutaj coś jest ciekawego, ale... A, tu są jakieś miecze i cokolwiek innego. Dobra, no tutaj weźmy, bo to się przyda wszystko. Plus miecze są, no to dobrze. Nas troszeczkę tu uratuje, o ile... Nie, o, przypadkiem sobie siadłem. O ile nie będzie problemu, że znowu coś zabrałem. Dobra, no to się tu załadujemy. W sumie nawet dobrze. No, byśmy mogli mieć zawsze więcej, ale... No w porządku. Tyle na sam początek starczy też. Mamy tu pochodnie? Mamy pochodnie. Zapalmy sobie, bo tu troszeczkę słabo widać. Nie wiem, czy to coś... To coś było, tak? Ale nie, chyba to o to chodzi, tak? Drewniana tarcza. W porządku. Tu jeszcze coś jest, drewniana tarcza. Dobra, to pochodnie można wyłączyć. Kurczę, znowu na stołek przypadkiem siadłem. Wyśpimy się. Do rana najlepiej. Do następnego poranka. Okej. Zregenerowało nam się życie przy okazji. Okej, tylko mam nadzieję, że nie będzie problemu, że to zabrałem. Nie. Naprawdę. Zapomnijmy o tej sprawie. Nie. Kurde. Tu nic nie można zabrać. Ty. Albo mu ucieknę. A jak mu ucieknę? To będzie dobre? Ani kroku dalej. A bym go gdzieś wyciągnął i tutaj go pobił? Tak po cichutku? Kurde, o wszystko atakują? Bo chociaż jakiś miecz będziemy mieli. Przynajmniej. Włócznia nawet jest. Barda, ale tego nie możemy obsłużyć. Topór drwala. Dobra, ale miecz będziemy mieli. W porządku. No już mamy jakiś mieczek. Więc jednak cię dorwa. Chodź, byku, byku, chodź. Mi wydaje, że możemy się zmierzyć zaraz. Cię walnę, to mi odpuścisz, mi się wydaje. Jak cię walnę, to odpuścisz. Gobliny! U matko! Ty, tu trochę... ale walka! Se wypiję potkę. Ej, no... W sumie? Przynajmniej gobliny wszystkie zabija chłopak. A tu jest jeszcze coś ciekawego. Jak mu idzie? Ła, jeszcze ja dostałem przypadkiem. Okej. To załatwi sprawę. I co? Odpuszczasz, chłopie? Chyba tak. Aj. Odpuścił. Dobra. No to jesteśmy na plusie. No dobra. No dobra, wygląda to ciekawie. To tu trzeba w ogóle uważać, nie można nigdzie nic zabierać, żadnych przedmiotów, bo w sumie one nie były podświetlone na żaden kolor, także troszeczkę tego nie ogarniam. Tu jeszcze byśmy mieli
W ogóle byśmy musieli się zaopatrzeć w jakieś jedzenie czy cokolwiek innego, żeby sobie redukować jakoś właśnie energię życiową, cokolwiek podobnego. A to jak zjeść? Damy radę, ciekawe czy to zabić? Teraz sprawdzimy, czy to nie za mocne będzie czasem. Jaszczur, nie powinno być za mocne. Badam. Nie. Nie. O, to trzeba się wycofać lekko. Dobra. Zaraz na niego ruszę. Dobra, teraz mam cię, jaszczurze. Nie był ciężki, ale trochę mi tam machnął. Można coś z niego zabrać? Nie. Dobra, pierwsza eksploracja jakiejś jaskini, więc spoko. A to jest kufer czerwony, no i pytanie. Aha, sam sobie otworzył w sumie. Miecz. Dobra, przyda się wszystko. Tak nas obrabowała. Znaczy, tak w sumie... Oni mnie obrabowali, ja ich. Troszeczkę się tak wypełniło. Dobra, zbierzemy sobie tutaj. Chyba nie, tutaj już nic nie ma. Nie wiem, czy z tego jaszczura nic nie można zebrać. Nie. Okej, zobaczmy, czy coś tutaj... O, zardzewiały topór bojowy. W porządku. I tutaj mamy jeszcze zardzewiały miecz. Zardzewiały miecz. A trzeba było wydawać kasę od razu. Nawet słyszę tu chyba jakąś walkę z wilkami, coś takiego. Zardzewiały topór. O, w porządku, to można tu pozbierać trochę przedmiotów. To się troszeczkę odkujemy przynajmniej. To jest jaszczur następny. Dobra. Tu są włócznie, topór bojowy, 35 od ostrza. Tutaj chyba nic z tych przedmiotów lepszego nie znajdę, niestety. Tu jest do siły jakiś lepszy wymagany, a to 150. Kurczę, to troszeczkę. Bo te punkty nauki mam 30 w sumie. No ale to tylko tyle, nie? Ja spróbujmy tego jaszczura pokonać. Dobra, blok. O nie, ale dziabnął mnie. Ej, tutaj go zblokowałem w sumie, więc spoko. Jak się zblokuje, chyba to na luzie to idzie. Ale nic znowu z niego zabrać nie mogę, więc... Dobra. Napijmy się miksturki. O, tu już jest troszeczkę więcej tych jaszczurów. Zobaczmy, czy sobie damy radę tak może z łuku machnąć. O nie, dobra. Czas się chyba wycofać. Za dużo tego nie damy rady. Nie ma szans. A i w sumie? A jak lekko byśmy... Nie. Dobra. Znaczy... Dobra, mamy go. Ten następny. A ten drugi nie biegnie. O nie. Nie, oj. Chcę wycofać lekko. Dobra. O nie. Zacięta walka. Nie. Ale blisko. Aście, teraz zaskoczenia wziąłem. Dobra. Nasza pierwsza eksploracja jaskini pełna. Troszkę po ciężkiemu, ale jakoś dam radę. O, już potek chyba nawet nie mamy. Także czymś tu się będzie trzeba załadować. Można tu jakoś na piątkę to zjeść? Chyba tak. Okej. Okay. Jeszcze. Trzeba dojeść na całego. Jeszcze tutaj te rośliny właśnie. Możemy też sobie zbierać na bieżąco. Nie wiadomo, czy to... Też może one tam mnie jakoś będą mogły lekko podleczyć. Ale fajnie idzie poczuć fajny klimat gry. Dobra, ja tu teraz bym go wziął trochę z łuku, bo ja widziałem, że tam duży potencjał jest w tym łuku. Dobra, i tak raz, dwa, trzy. O nie, słabo. Troszkę wyżej. Ej, fajnie. Coś tam wchodzi. Trochę przerażające, jak tak lecą. Dobra, fajnie. Nie.
O, to z łuku będę musiał się nauczyć strzelać, bo jest duży potencjał w łuku. O, fajnie, ale fajnie wyszło w ogóle. Fajnie walka. Tylko, że tu z nich chyba nic zbierać nie mogę, no dobra. Ciekawe, co na końcu tej jaskini będzie. Tu jest jakaś strzała. Ale dobrze, bo się troszeczkę odbijemy z tego, co tutaj się stało. Tylko muszę też pamiętać, że właśnie jakby taki przypadek się jeszcze trafił, ten żabi korzeń, do czego to będzie? A. Mogę to się opłaca zbierać? Nie wszystko, a ta wytrzymałość? Aha. No to jeszcze tu wytrzymałość dochodzi do tego. No dobra. To jest zardzewiały miecz, to sobie weźmiemy. Zardzewiały topór bojowy. Zardzewiały miecz. Dobra, sobie to pozbierajmy. Nic chyba nie ma innego. Okej. Dobra, i weźmy sobie... O, to jest metalowy kufer. No, to trudno. Koszyk. Coś w takim koszyku będzie? Dobra. Dobra, no to weźmy sobie. Nie wiem, czy... Bo tam coś... leczenie strucizny... Nie, o, tam coś zebrałem. Leczenie strucizny, okej. Zobaczmy, co tu dalej będzie w tej jaskini. Na razie tu cisza. U! A mogę mu walnąć? Bum. Dobra. Fajnie, już chyba troszeczkę tamtą mechanikę ogarniam, co jak. Magiczny korzeń, dobra. W porządku. To też jakiś magiczny korzeń, także nic nie za ciekawego. Lecimy sobie dalej. Nie wiem, czy ta jaskinia się kończy kiedyś? W sumie idziemy, idziemy. Idziemy trochę... O nie! O nie, leci tu coś do mnie. Chyba czas uciekać. Pełzacz. Nie wiem, czy ja to dam radę w ogóle zabić. Nie wiem, no spróbować można. O, chyba trochę mocny. O nie, 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 ale szybko leci. Jeszcze uciec troszeczkę. Aż się zatrzyma najlepiej. Słyszę, że tupie. Dobra, zatrzymał się. Teraz na miecz może przejdziemy? O, bo nie wiadomo. Nie wiadomo, ile ten pełzacz mógł mi walnąć. Tylko lepiej tu uważać. O, się chyba zahaczyłem, dobra. Ale fajnie, że udało się zabić. Coś takiego pierwszego chyba... Nie wiem, czy to jakiś mocniejszy potworek, ale... W porządku. Dobra. Sobie przejdźmy może... do końca tej jaskini, chociaż zobaczymy, na ile ta jaskinia ściągnie, bo tego sprawdzić nie można bezpośrednio, nie. Ale dość długa. Dość długa. Nie wiem, czy w ogóle w Gothicu 2 czy 1 takie były. Może gdzieś w tych takich bardziej głównych misjach, ale... No tej naprawdę bardzo długa. To jeszcze jakaś skrzynia jest następna? Czy to jakaś broń? Nie. Ciężka skrzynia. O, fajnie, otworzył. Nóż asasyna! Dobra. Pierwsze łupy. Trzeba uważać, bo tu... O, dobra. Udało się wyjść. No to super. Młot jakiś, kowalski. Młot. Szczotka. Grabie. Moneta. Katułka, dobra, super. Tu jeszcze jakieś złoto, nie wiem, czy to pojedyncze? Nie, to jest większe. Okej. Czy to pojedyncze sztuki? No dobra, w porządku. Jeszcze tutaj moneta jest jakaś. Jeszcze.
Ochla. Kurde, ile tych przedmiotów. A, to nawet na ten, na alt się skala, ale jak wysoko. No dobra, super. No ja tutaj bym ten odcinek zakończył. Fajnie się grało jak na pierwszy raz. Dość mnie wciągnęło troszeczkę, bo długi, długi odcinek w sumie można powiedzieć. Na pewno w następnym gdzieś tutaj będziemy się kierowali na te zadania główne, ale fajnie idzie się wciągnąć w exploring, także super. Mi się bardzo podoba, no dość jestem zafascynowany, mogę powiedzieć śmiało, troszeczkę mnie zdziwiła ta gierka. No szkoda, że nie miałem gdzieś tam możliwości pograć wcześniej, także w porządku. No i co? Widzimy się w następnym odcinku i będziemy już parli troszeczkę bardziej na te zadania główne. Szkoda, że tak wyszło, troszeczkę nas tutaj ubili, że nam pozabierali tych przedmiotów, no ale no też moja wina, bo ja nie wiedziałem jak tutaj zbierać te przedmioty konkretnie, czy faktycznie to oznaczenie ma jakieś konkretne jakby tutaj konkretne znaczenie, więc to będziemy musieli sobie gdzieś tam odróżniać, albo po prostu nie zabierać przedmiotu, bo nas będą później gonić. I później trzeba coś tutaj się gmatwać, polecieć do jakiegoś potworka, czy coś podobnego. Także spoko, dzięki za oglądanie, no i widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam oczywiście na social media, czyli Instagram, tam informuję o moich transmisjach na Twitchu i na Twitchu jestem oczywiście online, także tutaj można wbijać do mnie na streamki. W różne gierki gramy, m.in. w Gothica. Także cześć, siemanko i do następnego, siema.